Witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie. Ja jestem Prakero i zapraszam na 93. odcinek w naszej serii w grze UFC 4 Stwórz Zawodnika. W tym materiale specjalnie dla Was pojawi się Diego Ferreira, czyli następny rywal naszego rodaka Mateusza Gamrota. Moi drodzy, jeżeli chodzi o typ zawodnika, no to ja tutaj ustawiłem Jiu-Jitsu Rekin. Przechodzimy sobie do informacji ogólnych, tu możecie sobie zatrzymać. Jeżeli chodzi o postawę walki, no to wybrałem Corey Anderson, bo wydaje mi się, że to jest najlepsza postawa walki dla tego zawodnika tutaj, którego widzicie. Przejdźmy dalej. Tu mamy ustawienia wyglądu, przechodzimy sobie do ustawień włosów. Ja wybrałem włosy numer 29. Jeżeli chodzi o brwi, no to wybrałem brwi numer 2. Jeżeli chodzi o zarost, no to wybrałem zarost numer 21, tylko tutaj możecie się ewentualnie pokusić o zarost numer 8, jeżeli ten 21 jest dla Was nieodpowiedni. Moim zdaniem 21 jest idealny, gdyby nie fakt, że te wąsy pod nosem powinny być trochę, że tak powiem, nie tyle głębsze, co szersze, tylko nie szersze na boki, tylko szersze do góry, żeby podjechały pod sam nos. Gdyby było to wsadzone, byłoby idealne. No ale tak jak mówię, 21 albo 8. To już od Was zależy, co tam będziecie chcieli sobie ustawić. Owłosienie ciała ustawiłem jedyneczkę, kolor włosów wszędzie czarny, tak jak widzicie. Przechodzimy sobie do ustawień głowy. Ja tutaj wybrałem szablon numer 13 ze względu na te dość duże uszy tego zawodnika i łatwiej już było z tego później, że tak powiem, kroić wszystko. I teraz tak, przejdźmy sobie do ustawień głowy. Tu macie ustawienia brwi, ustawienia oczu, policzki, uszy, nos, szczęka, broda, usta, no i na końcu wargi. Tu wam jeszcze cofnę na chwilę usta, jak było za krótko, żebyście sobie mogli zastopować. Ok, przechodzimy dalej. Jeżeli chodzi o kolor oczu, no to ja tutaj ustawiłem brązowe, ewentualnie można ustawić ciemny brąz, ale ciężko było mi ze zdjęć wywnioskować, jaki kolor oczu ma ten zawodnik. Na pewno są to oczy ciemne. Jeżeli chodzi o tułów, no to wybrałem, moi drodzy, tułów ciało numer 2. Jeżeli chodzi o skórę, no to wybrałem odcień numer 6. I teraz tak, przechodzimy sobie do tatuaży. Tylko teraz tak, od czego zacząć w sumie? Dobra, może zacznijmy sobie od tego głowy i tułowia. Wam pokażę, o co tutaj chodzi. Pierwszym tatuażem, jaki zrobicie, to jest zwierzęta 6 i to jest ten tygrys, tylko on bazowo, przepraszam, wygląda tak. Musicie po prostu najechać na tą klatkę piersiową, nacisnąć kwadrat, żeby patrzył się w tą stronę i ustawić go tak jak u mnie. Kolejnym tatuażem jest Irezumi 3 i to jest ten tatuaż tutaj. Po prostu musicie go sobie najechać tutaj i ustawić tak jak u mnie jest to zrobione. Kolejnym tatuażem jest, już wam pokazuję, różne 13. I tutaj ta kolejność nie jest przypadkowa właśnie, bo Irezumi 3 musi być jakby pod tym tatuażem kolejnym, czyli różnym 17. Bo chodzi o to, że Ferreira ma, przepraszam, tutaj na tym tatuażu takie listki, widzicie? Listki zielone. Takie jak są tutaj z tym zegarem. I on tutaj ma takie listki, jeszcze te listki tam wyżej jakby idą, ale nie byłem w stanie tego inaczej ustawić. I w tym miejscu to ustawiacie, żeby te listki były widoczne na tym tatuażu. A ten tatuaż ciemniejszy Irezumi 3 musi być jako tło. Jeżeli chodzi o kolejny tatuaż tutaj tego zawodnika, no to ja wybrałem tutaj tekst numer 16 i to jest ten tatuaż tutaj. Ustawiacie go w tym miejscu, tylko musicie go 3 razy skopiować lewym analogiem. Kopiujecie tatuaż w ten sposób, że naciskacie lewy analog i duplikujecie. I musicie też zrobić 3 duplikaty, żeby ten tatuaż był lepiej widoczny. Przejdźmy sobie dalej. Kolejnym tatuażem jest Anioły Demony 10 i to jest po tej stronie. Ustawiacie go sobie tak jak u mnie. Kolejnym tatuażem jest tatuaż Irezumi 2 i to jest ten tatuaż, który jest tutaj na plecach. O, widzicie, on w ten sposób tak wygląda. Musicie go ustawić tutaj, zostawić tak, jak u mnie to jest zrobione. I ostatnim tatuażem, jeżeli chodzi o głowę i tułów, to jest napis Felipe tutaj na prawym ramieniu Ferreiry. I po prostu wybieracie czcionkę Duke de Berry, szósteczkę. To jest litera F. I po prostu musicie ustawić tutaj kolejna literka w ten sposób. I kolejna. A widzicie, w ten sposób tutaj tak to wygląda. Tu macie kolejną tą literkę I. Tu jest ta literka, przepraszam, P. No i tutaj literka E.
I tyle. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o tatuaże na głowie i tułowiu, przejdźmy do lewej ręki. No tutaj musi podstawą być pierwszy tatuaż, czyli Irezumi 1, który rozciągacie sobie na całą rękę praktycznie, prawie do nadgarstka, tak nie do końca. I to będzie jakby tło. Po czym przechodzicie do kolejnego tatuażu, jest to tatuaż zwierzęta 4. Tylko tutaj jest taki jeden myczek, że on bazowo wygląda tak, prawda? Więc ustawiacie go tutaj, naciskacie trójkąt, żeby był do góry nogami i on ma być w tym miejscu, żeby właśnie taki efekt się stworzył, tak jak widzicie tutaj. Kolejne tatuaże, to już na prawym ręku też, znaczy są tutaj trzy. Pierwszym tatuażem jest Irezumi 5. Moi drodzy, tak go tutaj ustawiłem, tak jak widzicie. Po prostu musicie go ustawić na ramieniu i rozciągnąć tutaj na całość. Kolejnym tatuażem jest Irezumi 6, to jest na przedramieniu, on się powinien, tak jak u mnie, o widzicie, o w tym miejscu gdzieś, tutaj go ustawić i go rozciągnąć. I to jest właśnie Irezumi 6. A ostatnim tatuażem, który jest tutaj na bicepsie Ferreiry, no to ja ustawiłem Irezumi 7. Musicie go rozciągnąć tutaj w ten sposób, ustawić tak, żeby jeszcze z tyłu jak przekręcicie, żeby, o widzicie, żeby go było widać. Bo z tego co zauważyłem, to on ma tatuaż na tym bicepsie taki żółty kwiat. Tutaj tego żółtego kwiatu nie znalazłem, więc wsadziłem taką żółtą rybkę i mam nadzieję, że to tutaj dobrze wygląda, moi drodzy. Zobaczcie sobie jeszcze raz, jak te tatuaże wyglądają. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę pewne ograniczenia, które są w tym kreatorze, to wyszło to całkiem fajnie. I dość podobnie do oryginału. I tyle, moi drodzy. Ubrania, no to wybrałem zwykłe takie czarne spodenki UFC, emotki to według siebie. Ten i ochraniacz na zęby w barwach Brazylii. No i to tyle, moi drodzy. Tak wygląda kolejny rywal naszego rodaka, Mateusza Gamrota. Także mam nadzieję, że taka moja interpretacja Diego Ferreira się wam spodobała. Jeżeli tak, to stawcie łapkę w górę, dajcie suba, napiszcie w komentarzach, co sądzicie i oczywiście nie zapomnijcie kliknąć w dzwona, żeby nie pominąć żadnego nowego filmu na moim kanale. Ja bardzo dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia, hej hej!